I dzień dobry, witam, Kamil Sewulski. Kłaniam się bardzo nisko z Elą. Jesteśmy tu połączeni i dyskutujemy o zdrowym odżywianiu, gdzie chyba nam dzisiaj nie wyszło, bo ja wypiłem za dużo wody, a ty za mało. Tak jest, witajcie, hej. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy z Elą, która no, trochę w branży nieruchomości, trochę w branży prawnej, trochę w branży no, takiej eksperckiej, można by powiedzieć. Starasz się doradzać i ogarniać różne sprawy dla ludzi, którzy albo nie mają czasu na ich ogarnięcie, albo nie potrafią. Albo mają problemy. Tak, za takim mi też ogarniasz. No oczywiście. Przede wszystkim pewnie. No. Także. Czy za dużo ubarwiłem z tego, czym się zajmujesz? Czy jak ty opowiadasz, co robisz? Co ja robię? Ja no, nie robię nic szczególnego chyba. Jestem radcą prawnym. Radcą prawnym, który specjalizuje się głównie w obszarze prawa nieruchomości, ale też mam taką swoją niszę i specjalizuję się również w prawie sportowym. Natomiast tak, dlatego że poza tym, że jestem radcą prawnym, to jestem też zawodniczką jeździectwa i sport ten uprawiam profesjonalnie. Także tak naprawdę z pasji wziął się też no, taki dział kancelarii, który wyspecjalizował się właśnie w obsłudze prawnej zawodników, eventów sportowych, hodowców koni, lekarzy weterynarii i tak dalej, bo tu już mówimy o takiej no, mega specjalistycznej wiedzy. Ja jeżdżę konno już, no, myślę, że ponad 20 lat, startuję w zawodach, oczywiście teraz no, trochę czas mi na to nie pozwala, no i też lockdown, natomiast też mam swoją stajnię, mam swoje konie, no i to jest taka nisza, no i też jakby w tym zakresie działam. A jeśli chodzi o takie bieżące jakby sprawy, którymi się zajmuję, to poza takim stricte jakby obszarem prawa nieruchomości, no to też zajmuję się takimi sprawami jak rozwody, podziały majątków wspólnych, alimenty, sprawy związane z władzą rodzicielską. Dlatego, że no, też jakby te sprawy rodzinne, one są bardzo mocno związane z nieruchomościami, no bo każda rodzina z reguły ma mieszkanie, także trzeba później coś z tym wszystkim zrobić. No i tak właśnie to się wszystko jakoś ukształtowało, że Dość szeroko, tak, dość szeroko, ale dzięki temu moi klienci no, mogą tak naprawdę mieć taką dosyć kompleksową obsługę zapewnioną, no bo załóżmy, no, działamy w taki sposób, że ktoś do mnie przychodzi, trzeba go najpierw rozwieść, okazuje się, że później są problemy z podziałem majątku wspólnego, no to trzeba podzielić majątek, znieść współwłasność, no a później trzeba to coś z tą nieruchomością zrobić, trzeba ją sprzedać, w jak najkorzystniejszy sposób. Czasami małżonkowie się nie dogadują, no więc wtedy wkraczam ja. No i ja jestem od tego, żeby to wszystko, te klocki do kupy poukładać, żeby oni wyszli z tego obronną ręką. Także tak to wygląda. Wiesz, no bo tak jak zaczęłaś dopiero opowiadać, że te rozwody, no to są majątki, to podziały i tak dalej, to mi się to zaczęło układać w logiczną całość, bo gdybyś tego nie opowiedziała, to już się chciałem zapytać, czy to jest tak jak powiedzmy programiści, którzy tak jak ja na przykład siedzą i klepią w kod za dzieciaka, no to się musiałem na komputerach zdać, więc każdy sąsiad do mnie, czy przeinstalujesz mi Windowsa, nie? Ja wiesz, na początku mi głupio było odpowiadać, ale no, mam instalowywanie Windowsa, jak ja mam robotę, za którą dużo lepiej zarobię, niż tamci mogliby mi w ogóle zapłacić za przeinstalowanie, ale głupio tak odmówić, więc tak myślałem, że ty bierzesz, tak wiesz, że ci głupio odmówić, a tutaj widzę cały chytry plan. Nie, to jest wszystko połączone, oczywiście też no, działam czasami tak na zasadzie, że no, głupio odmówić, no i gdzieś tam przyjmuję sprawy, które niekoniecznie też lubię, jakieś tam miałem prawo pracy, coś
tam jakieś takie pierdoły, jak to się mówi. No ale z drugiej strony, no też jako radca prawny umiem to robić na pewno nigdy nie biorę spraw takich, które miałabym robić po raz pierwszy i tak dalej. Natomiast no, te, które są takie dosyć typowe, to czasami się trafiają i też to robię. Też znam się na tym, jak większość prawników, natomiast no, już po tylu latach jednak trzeba było się w czymś wyspecjalizować. Te nieruchomości też towarzyszyły mi od zawsze, także ja też oprócz tego, że jestem radcą prawnym, jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, także ja też troszeczkę tak działam inaczej, bo jakby ja nie działam tylko w obszarze takim typowym jako prawnik, tylko takim bardziej biznesowym, czyli ja doradzam klientom, jak kupić, w co zainwestować, żeby te pieniądze pomnażać i tak dalej, także no, zastanawiamy się nad takimi troszeczkę mniej standardowymi opcjami zarabiania na nieruchomościach, no bo teraz wiadomo, ten rynek tak się dynamicznie rozwinął, że te tam zamieszania jest dość dużo, konkurencja jest duża, więc poszliśmy w takie obszary, gdzie naprawdę trzeba się już na tym znać, typu handel udziałami albo zajmowanie się takimi trudniejszymi tematami, typu kupowanie mieszkań z problemami prawnymi i później wkraczam ja te problemy prostuję, no i wtedy taki towar oczywiście kupujemy względnie tanio, no a jak to wszystko już się poukłada, no to naprawdę ta stopa zwrotu jest wysoka, także tak sobie działam, ale to tak jak mówisz, no takie też zwracanie głowy, no jest nieuniknione i z reguły znajomi mówią, oj wiesz, no to dorak mi chociaż w tym i tym, ja mówię, kurde, nie chcę mi się, nie lubię tego i tak dalej. Natomiast no wiadomo, że no tak jest i takie rzeczy też się robi, nie ma co się puszyć, że jesteśmy tylko ekspertami i tutaj w ogóle rynek jest taki, tak nam fajnie, że no my nie musimy i tak dalej. No bo robimy to, także ja jestem dokładnie taka sama. No, ja jak każdy z nas, jak coś wiesz, no to sobie przy piwie możesz podać i doradzić, a brać sprawy i tak dalej, to jest już drugorzędna rzecz. Aczkolwiek wspomniałaś trochę o prawie pracy i tego typu sprawach, to ten dział prawny jest chyba bardzo prosty. No, jeżeli reprezentujesz pracodawcę, to mówisz, że Wysoki Sądzie, przyznajemy się do winy, bo i tak nie mamy szans na wygraną, więc... No, ja tak nie robię, dlatego że ja mam generalnie naturę sportowca, więc jakby walczę jak lew i jakby w historii zapisują się tylko zwycięzcy, także staram się też nie brać spraw, których nie czuję, bo do niczego mi to jest niepotrzebne. Długo to przeżywam i bardzo tego nie lubię, porażki, jakby oczywiście one troszeczkę też napędzają, one muszą gdzieś tam być, natomiast jakby zdecydowanie mnie najbardziej napędza sukces, także tak to wygląda, ale rzeczywiście to jest tak, jak mówisz, że mówimy o tym, że w sądzie jest równouprawnienie i że zarówno pracodawca, jak i pracownik teoretycznie powinni być na tym samym levelu, oczywiście nie, ten pracownik jakby zawsze jest uprzywilejowany, są umowy tłumaczy i tak dalej, a pracodawca to jest ten właśnie taki zły, który na pewno stosował mobbing i w ogóle jakiś tam, nie wiem, straszny los zafundował temu człowiekowi, prawda? Który musi znać prawo. Tak, i był taki biedny ten człowiek, on przecież chodził non-stop na zwolnienia, przecież taki biedaczek, schorowany. Także tak, ja z takimi sytuacjami się spotykam, ale też, umówmy się, też występuję i po stronie tych pracowników, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie? Także też nie można generalizować, ale rzeczywiście pracodawca ma trudniej. To jest troszeczkę tak jak konsument. Jak idziemy reprezentować w sporze konsumenta, to ten przedsiębiorca, pomimo tego, że umówmy się, robi wszystko tam, nie wiem, wymienia te towary, uwzględnia reklamacje i tak dalej, to i tak finalnie to on musi udowadniać, ze przeproszeniem, że nie jest wielbłądem, no bo jakby ten konsument, to on może wszystko, on może być idiotą, on może nie znać prawa, a jeżeli przedsiębiorca by tak powiedział, to sąd mu napisze w uzasadnieniu, to trzeba było sobie zatrudnić prawnika, nie? Także
No to no jest trudno i jest ten podwyższony miernik staranności, jakby zarówno jeśli chodzi o przedsiębiorców, jak i o pracodawców. No to już jest takie prawo w Polsce, że obraża biednych ludzi, obraża konsumentów, obraża pracowników, bo nie traktuje ich jak ludzi, tylko jak jakieś dzieci, które... Jak idiotów ich traktuje, tak, tak. No i to trzeba nazywać rzeczy po imieniu i ludzie też... To wszystko ma dwie strony medalu, no bo na przykład jak ja pracuję z konsumentami i w świetle ustawy o prawach konsumenta muszę im dawać miliony pouczeń, to oni mi mówią, no ale no, pani mecenas, ale na jaką cholerę mi to wszystko, my no, nie jesteśmy debilami, nie? Ludzie się denerwują, a ja muszę im muszę tłumaczyć, musicie państwo mi to, tamto i tamto podpisać, no bo jak nie, no to ja będę miała później problemy, przyjdzie mi UOKiK i będę musiała się tłumaczyć, czego tego nie zrobię. Także to nie tylko dla mnie, jako dla przedsiębiorcy jest to problematyczne, ale tak naprawdę też dla ludzi, prawda? Ale no jednak no tak jest i już i tutaj no nie ma... Możemy się tylko odnaleźć w tej rzeczywistości. Dokładnie. To co mi imponuje, że z pasją o tym opowiadasz, tak? Więc czuję, że na tym się znasz, moglibyśmy podyskutować każdą sprawę i podejść. No, tak, ja generalnie lubię to, co robię, dlatego ja mogę to, ja bardzo dużo pracuję, bo ja pracuję praktycznie no, 12-13 godzin dziennie, ale mnie to w ogóle nie męczy. No tak, no może i mało, no ale później jeszcze muszę pojeździć konno, także mam 4 do jazdy, także trochę... Zawodowo to robisz, więc tu też jest praca, bo sobie w koszty wliczasz. No, więc... Oczywiście, tak. Także tak to wygląda, natomiast naprawdę lubię to, co robię, lubię spotykać się z ludźmi, lubię rozwiązywać ich problemy, no, szczególnie lubię jakby z nimi inwestować i później finalnie patrzeć, jak to, co zrobiliśmy razem, jakie dało się energię. Odwracam konia ogonem, żebyś dopasować. A to niebezpieczne, to niebezpieczne. Pokaż się w czasie. Kończysz maturę i co, podejrzewałaś, że tak twoje życie się potoczy, że będziesz ekspertem prawnym nieruchomości, to wszystko, czy kim wtedy chciałaś być? Oczywiście, że wiedziałam. Tak? To wszystko zaplanowane na 40 lat do przodu i tylko wykonanie? Znaczy, wiadomo, wszystko się rozwijało dynamicznie. Wtedy, jak kończyłam maturę, to jeszcze sobie wyobrażałam siebie, że będę na pewno startować w olimpiadzie i będę w ogóle najlepszym jeźdźcem w Polsce i tak dalej. No ale i wtedy jeszcze myślałam, że da się być ekspertem w zakresie prawa i jednocześnie być topowym zawodnikiem. No i no, niestety rzeczywistość troszeczkę mnie zweryfikowała i było przykro i jest przykro. No ale no niestety, no tak się zadziało i trzeba było też się na coś zdecydować i to była dosyć trudna decyzja, bo ja wtedy naprawdę no i byłam takim zawodnikiem na full time i chciałam to robić, ale jednocześnie wiedziałam też, że chcę być prawnikiem, ale w ogóle to nie było... Nie, a czy to nie jest takie czasami trochę wytłumaczenie się, no bo na przykład mamy takiego Pudziana, który tam gdzieś walczy w klatkach, wygrywa i jeszcze firmę prowadzi, no to co, ty nie możesz być prawnikiem? Nie, no to ja dlatego ja teraz tak, no pewnie tak, być może, nie wiem, po prostu zabrakło mi trochę umiejętności, zdolności i tak dalej, natomiast mój sport akurat jest mega czasochłonny, nie, absolutnie się nie chcę tłumaczyć, bo pewnie gdybym, no pewnie gdzieś popełniłam błąd, natomiast dałoby to się zrobić, tylko tyle, że ten sport jest na tyle problematyczny, że on wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu i jest nie tylko zależny od człowieka, czyli musimy oprócz tego, że ja muszę siebie rozwijać, no to muszę mieć jeszcze bardzo dobrego konia, a żeby mieć tego dobrego konia, to niestety trzeba, żeby było kogoś na niego stać. Trzeba mieć dość sporo kasy. A ja no niestety, a może stety, no nie miałam takiego szczęścia, że wtedy, kiedy no mogłam się naprawdę rozwijać w zakresie jeździectwa, to ktoś dał mi 100 tysięcy euro i po prostu takiego konia, na którym mogłabym wtedy uczestniczyć na poziomie na takiej wysokiej rywalizacji sportowej kupić i ogólnie no my jako Polska no jesteśmy w tym zakresie trochę do tyłu. No oprócz tego no był problem z zapleczem trenerskim, dlatego że ja jestem z Lublina,
tutaj mieszkam, no a jakby cały ten świat trenerski gdzieś tam krążył wokół Wielkopolski, Warszawy i tak dalej, no i to się też wiąże z wyjazdami. No i krótko mówiąc też, no trzeba było mieć też trochę więcej kasy. Ja jej nie miałam, więc jakby musiałam... To nie jest tak jak na tych filmach, że gdzieś jakaś dziewczyna na końcu świata, jakiś rybaka, którego się nie da ujeździć, i ona go ładnie gładka i go ujeżdża i wtedy wygrywa wszystkie zawody? To bardzo są ładne historie, ale to jest trochę tak jak, no, że ludzie niektórzy wygrywają w totolotka, więc tak, zgadzam się jak najbardziej, ale zejdźmy na ziemię. Nie, to jest mega drogi sport, mega wymagający. Oczywiście trzeba mieć, są zawodnicy, którzy są bardzo zdolni i mogą kupić tańszego konia i go sobie po prostu szykują w taki sposób, że on będzie rywalizował na wysokim poziomie, ale zejdźmy na ziemię, to na pewno nie będzie olimpiada. To już tam, to tam są maszyny. To tak, jakbyśmy chcieli polonezem ścigać się z Porsche, nie? Także życie jest to brutalne. Okej, czyli co? 18 lat i wiedziałaś konie, to już lubiałaś, startowałaś, działałaś, tak. Interesowałaś się prawem i wiedziałaś, że na prawo, potem jakieś aplikacje. Tak, ja wiedziałam, natomiast moja kariera była zaplanowana zupełnie inaczej. Dlatego, że ja byłam w liceum ekonomicznym i ja jestem pojedynaczką, więc chcąc nie chcąc, no moje życie dość mocno planowali rodzice i w ogóle nie mam im tego za złe, natomiast skierowali mnie do liceum ekonomicznego, którego totalnie nie lubiłam i ja pisałam w ogóle dwie matury, ja w ogóle nie wiem, ja nienawidzę matematyki, nienawidzę jakichś tam rachunkowości i tak dalej, no co prawda dość dobrze umiem liczyć rentowność inwestycji, natomiast jakby zupełnie mnie to nie kręciło, no i to była taka trochę decyzja bardzo kontrowersyjna i tylko moja, bo ja od zawsze miałam niewyparzony język, ja ledwo tą szkołę tam tak naprawdę, znaczy ja ją skończyłam bardzo dobrze, bo tylko tyle, że ja się nie uczyłam, bo tego nie znosiłam, później musiałam na koniec dużo nadrabiać, także ja nie byłam piątkową uczennicą, byłam taka trójkowa, czwórkowa, ale ja zawsze gdzieś tam pracowałam, ja zawsze czułam biznes, no i ja zawsze, ja jakoś gdzieś tam podskórnie zawsze czułam, że chcę być prawnikiem i mój tato jest radcą prawnym, natomiast on z racji tego, że wiedział, jaki to jest zawód, jak ciężki, to moi rodzice robili wszystko, żeby mnie tak troszeczkę zniechęcić, jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu. I ja tak pamiętam w tej czwartej klasie liceum, to tupnęłam nogą i mówię, no nie, no w ogóle tego nie czuję, ja pewnie tej natury zawodowej nie znam, nie znoszę tego, jak patrzę po prostu na te, nie wiem, konta, które się wtedy rysowało i tam się obliczało, no masakra, jakieś te statystyki pierdoły, ja mówię nie, absolutnie i zrobiłam totalną rewoltę i mówię, no nie idę na prawo, no i się na szczęście jakoś to udało, ale powiem szczerze, no łatwo nie było i niewielu wierzyło w to, że to się uda. I to też było tak, że ja na tyle mocno to poczułam, że ja jak już najpierw poszłam w ogóle na studia zaoczne, no bo nie miałam wyjścia, bo ja wtedy jeszcze byłam czynnym zawodnikiem, także nie było możliwości, żeby normalnie studiować, pracować i jeszcze... Byłeś takim zawodnikiem, który trochę chociaż zarobi na tych występach, czy to jest ciągle hobby, do którego... Nie, na występ już mówię, na występach to się nic nie zarabia, ale ja dorabiałam sobie jako instruktor jazdy konnej, prowadziłam ludziom treningi i to zarabiam. Natomiast to jest trochę taki paradoks właśnie, ale to nawet teraz, jak gdzieś wygrywamy zawody, no to załóżmy wygrana, no to jest... Nie, 3000 zł, a po to, żeby w ogóle na te zawody dojechać, no to jest cała logistyka, cały transport, no to my musimy wywalić 5000 zł, dlatego to jest brutalne, to nie jest sport dla osób, które nie mają kasy, bo czasy, które kluby sportowe się skończyły, bo jak ja zaczynałam, to ja też miałam jeszcze trochę szczęścia, bo ja zaczynałam w klubie sportowym, gdzie byłam w kadrze wojewódzkiej i tak dalej, więc miałam dotowane jakieś wyjazdy na zgrupowania sportowe, miałam zapewnione trenera. Teraz to się w ogóle... Nie musisz dziękować. Chętnie zapłaciłem za ciebie, nie musisz dziękować. No. Dzięki, no. No ja bym to podziękuję. No, także tak to wygląda, no to wszystko, czasy się zmieniły, no i no niestety, jak
ta pasja, to troszkę jest inaczej teraz. Widać, ta pasja przez ciebie przechodzi, ale ja będę starał się tą pasję odsunąć na rzecz tego biznesowego tutaj. No dobra. Prawo, to ja sobie wyobrażam, dziewczyna, prawo, gdzieś tam potem urząd pracy, radca prawny i tak etat za drobne pieniądze. A ty jednak nie, ty jednak jakieś pośrednictwo, własny biznes, robienie kasy. Czemu tak? Czemu tak? No po pierwsze to dlatego, że ja lubię żyć. A żeby żyć, to bzdurą jest to, że do takiego naszego... Żeby żyć, to trzeba mieć czas wolny, a w urzędzie po 15 jest czas wolny. Jest czas wolny, ale co zrobić z tym czasem wolnym, kiedy w portfelu mamy 1500 zł, to no, dla mnie byłoby to problematyczne, dlatego że to 1500 zł zostałoby spożytkowane na jeden wieczór i to nie do końca nawet, który by mnie satysfakcjonował, bo ja jak baluję, to do białego rana, więc mogłoby nie starczyć. Dlatego od początku wiedziałam, że ja muszę zarabiać duże pieniądze, bo ja nie wiem nawet ile ja zarabiam, ale ja zdaję sobie sprawę, że ja bardzo dużo wydaję. Więc poza tym te nieruchomości zawsze mnie kręciły, ja to lubię, zawsze lubiłam te kamienice, zawsze gdzieś ten biznes mnie kręcił, sprzedaż mnie kręciła. No i to było takie, tak na dobrą sprawę, to nie wiem skąd to się wzięło, ale u mnie dość szybko ta specjalizacja się tak pojawiła, że ja od początku gdzieś tam to czułam, że tutaj komuś pomogłam, tu w umowie najmu, tu przy sprzedaży, tu coś pokombinowałam, że a tutaj są długi, no to może to wyprostujemy i to się tak kilka razy zrobiłam, no i później poszłam właśnie na tego pośrednika w obrocie nieruchomościami, to też no, zaczęło przynosić, bo ja zaczęłam w dość dobrym momencie, bo co prawda trzeba było wtedy mieć, żeby w ogóle handlować nieruchomościami, to wtedy trzeba było przejść jakąś hardkorową w ogóle drogę, bo mój egzamin na pośrednika w obrocie nieruchomościami był trudniejszy niż na radcę prawnego na aplikację. Tak, no i tam to był jakiś test w ogóle wielokrotnego wyboru, masakra, trzeba było skończyć najpierw kurs, później trzeba było mieć półroczną praktykę, tą praktykę ciężko było załatwić, później był egzamin w ministerstwie, rzeczywiście to dojście do tego, żeby w ogóle w tym zawodzie być, no to było bardzo ciężkie, to był 2006 rok, jak ja zdawałam ten egzamin. Później zawody zostały zderegulowane, no i teraz każdy, kto sobie myśli agent nieruchomości, no to większość ludzi sobie myśli, ja to idioci, nie? Bo to ludzie, bo rzeczywiście tym agentom nieruchomości się coś pomyliło, zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami z akwizytorem i oni tak dzwonią, zbierają te oferty, nie wiedzą co szynią, biedaki. Natomiast wtedy no, rzeczywiście ten zawód był mocno taki profesjonalny, ale przez to, jak ja zdałam tą licencję, no to ja jako gówniara, no bo umówmy się, ja dopiero, ja w ogóle od razu otworzyłam swoją firmę, bo ja wiedziałam, że ja się nie nadaję, żeby u kogoś pracować, bo mnie wywalili od razu, nie z tym moim jęzorem niewyparzonym, także ja nie daję rady w stosunku takiej podległości, narzucania mi czegokolwiek, więc ja wiedziałam od razu, że to albo własna firma, albo po prostu katastrofa i skończy to się postępowaniem dyscyplinarnym w najlepszym wydaniu, nie? Także to w ogóle nie było takiej możliwości. Otworzyłam własną firmę, no i to też no, z jednej strony było ciężko. Jakie miałaś plany na tą firmę? Co to miało być? Bardziej prawo, czy to właśnie to? Nie, ja tak trochę zrobiłam kontrowersyjny numer, no bo ja otworzyłam wtedy biuro usług prawnych, czyli jakby podmiot, który no, był działał jak kancelaria, ale no nie wymagał tego, żebym miała już uprawnienia radcy prawnego. No i działałam w taki sposób, że to biuro usług prawnych zatrudniało radcę prawnego, który co umożliwiało mi również prowadzenie spraw w sądzie przez te osoby. Natomiast i równocześnie właśnie zostało otworzone biuro nieruchomości. Jak tylko zdałam egzamin na licencję, to otworzyłam biuro nieruchomości. No miałam już tą półroczną praktykę, więc już no, wiedziałam trochę co czynię, ale
chyba też niekoniecznie, bo teraz jak się tym wszystkim zastanowię, to też miałam naprawdę dużo szczęścia, bo, no bo jednak po pół roku praktyki, no to i tak to jest wciąż mało, żeby zajmować się tym bardzo profesjonalnie, no ale może tak właśnie, znaczy to super, że tak było, bo pewnie gdybym miała dzisiejszą świadomość i dzisiejszą wiedzę, to na pewno bym tego nie zrobiła, więc generalnie to był super ruch i to był moment, kiedy był boom na rynku nieruchomości, nie? No więc ja jako taka mała dziewczynka, no nagle zobaczyłam, że kurde, no to jest naprawdę obszar do zarabiania pieniędzy i ja na tamtą chwilę no, nie mogłam narzekać, a to też mnie nakręcało, żeby się rozwijać. Oczywiście niestety moja pasja trochę. I pewnie podglądałaś, jak tam ludzie kupują te nieruchomości, odkryłaś, że niektórzy to nie kupują tak, żeby sobie w nich mieszkać, tylko żeby coś zarobić. No właśnie. Sprzedać i ty sobie uświadomiłaś, że ty zarobiłaś X. Że przecież ja też tak mogę robić, tak. I powoli. I tak to poszło, tak. I tak to wszystko się rozkręcało. No i powstała specjalizacja. No później zaczęłam zajmować się właśnie pomocą, nie tylko takim typowym pośrednictwem, ale połączyłam po prostu tą jakby żyłkę do biznesu, do inwestowania. Wiedziałam, jak to się robi, wiedziałam, jakie są ceny za nieruchomości i tak dalej. Wiedziałam, co należy kupować, kiedy i tak dalej, no z tą wiedzą prawną, no i to spowodowało, że mogłam no, tak naprawdę handlować towarem, do którego większość jakby pośredników wtedy w ogóle nie podchodziła, no bo na przykład nie wiedzieli, jak te problemy prawne wyprostować. Czyli trochę weszłam w taką niszę, zajęłam się właśnie takimi tematami jak znoszenie współwłasności, trudnymi też tematami, na przykład, nie wiem, eksmisje, czynsze, no, także takie tematy no, trochę kontrowersyjne, więc też no, kilka razy zostałam nazwana czyścicielką kamienic, tak, i do tej pory gdzieś tam można coś takiego. Ja chyba wszystkich kamienic poznałem i to są bardzo porządni ludzie, lubią porządek, spątają. Powiem tak, to jest z tym czyszczeniem kamienic, to ja powiem ci, jakie ja mam doświadczenie. Ja no naprawdę w postępowaniach o opróżnienia lokalu występowałam już nie wiem ile razy, ale bodajże 2 czy 3 razy spotkałam się z sytuacją, kiedy rzeczywiście to byli biedni ludzie, a z reguły no to było tak, że po prostu taki los mają na własne życzenie albo po prostu byli zwykłymi oszustami i ich pomysłem na życie jest to, żeby za darmo kogoś mieszkać. Też jakiś pomysł na życie, prawda? I my byśmy sobie z takimi ludźmi bardzo dobrze poradzili, tylko nam jakieś prawo przeszkadza i to jest wtedy wada prawna, z którą trzeba sobie poradzić. I to mnie od nieruchomości odstrasza, wiesz, że umiejętność, wiesz, ogarnięcia prawnego jest tak tutaj skomplikowana, że to ma tak duży wpływ na wartość tych nieruchomości, takie papierowe rzeczy, że ta sama nieruchomość, która gdzieś no, ma gdzieś tam w jakimś momencie jakąś tam kategorię, jakąś tam, czy jakąś gwiazdkę, czy coś, i jak ty napiszesz jakieś zaklęcie na papierze i coś tam zmienią w tym urzędzie, to nagle ta nieruchomość jest dużo bardziej warta. No tego nie rozumiem, że to są te same pustaki, te same słupy, ta sama dachówka, a nagle jest 3 razy tyle warta, bo ktoś księdza ma napisane. Tak, no niestety no nasze prawo jest takie no, dosyć podłe, jeśli chodzi o te tematy lokatorskie. I jeżeli ktoś umiejętnie umie te kruczki prawne wykorzystywać, to rzeczywiście może zrobić mega psikusa właścicielowi. Często to są oszuści i tak naprawdę przychodzą bez skrupułów na rozprawy, śmieją się i mówią, i tak mi nic nie zrobisz, liberdan, bo ja jestem lokator, mi przysługują uprawnienia z ustawy o ochronie praw lokatorów, więc możesz mi nagwizdać i w razie czego, no to jak nawet dostanę wyrok,
który nakazuje mi opróżnienie, opuszczenie lokalu, no to i tak będziemy czekać, nie wiem, 5 lat na to, aż dostanę najem lokalu socjalnego. No i to jest brutalne, no i z tego właśnie, z tych przepisów, które są takie niby proludzkie i w ogóle, no to nie zawsze korzystają uczciwi gracze i to jest straszne, dlatego że ja spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład młodzi ludzie wzięli kredyty, zainwestowali kupę forsy, nie wiem, albo przeznaczyli cały swój majątek życia na to, żeby zainwestować w nieruchomość, żeby coś mieć. No i jakby dzięki tym fantastycznym przepisom, no to nie dość, że muszą płacić kredyt, no to jeszcze muszą utrzymywać no takiego darmozjada, który po prostu śmieje im się w twarz, demoluje ich nieruchomość, nie płaci i tak dalej. Także no. No ale tak jest, dlatego jakby no, robiąc to, to naprawdę trzeba się na tym znać i ja właśnie teraz naprawdę się zastanawiam, jak ludzie decydują się na przykład na bycie pośrednikami w obrocie nieruchomości i tak sobie, nie wiem, dowolnie podchodzą do tego tematu i na przykład pośredniczą w zawieraniu umów najmu i nie mają żadnej wiedzy i na przykład drukują jakiś, nie wiem, durny wzór z internetu klientom, bo nie chce im się nic robić innego. Nie mają kasy, czy po prostu, nie wiem, na tyle nie mają wiedzy, że nawet im się nie chce porozmawiać z jakimś prawnikiem, no i fundują na przykład klientom lokatora na bardzo wiele lat, no i to naprawdę to są sytuacje przykre, także... Masz takie zdanie tylko dlatego, że spotykasz bardzo dużo takich negatywnych sytuacji, a nie masz styczności z tymi sytuacjami, gdzie nie było problemów. Nie, ja to jakby generalnie ja w większości spraw nie mam problemów, bo ja do nich nie dopuszczam. Więc tam, gdzie ja jestem, tam, gdzie ja obsługuję inwestora, no to my w ogóle nie mamy problemów z naszymi lokatorami, dlatego że jest taka weryfikacja, tego wszystkie są tak skonstruowane umowy, że my też no, zarządzamy na przykład najmem, także to nie jest absolutnie tak, że tego się nie da zrobić, da to się zrobić, no tylko że nie można po prostu zrobić tego w taki sposób, że nie wiem, sobie siądziemy na kanapie, wydrukujemy sobie umowę i stwierdzimy, że o, ja teraz rentier jestem, bo miałem tam trochę pieniędzy i wydrukowałem sobie kilka dokumentów i teraz ja będę tutaj zarabiać, nie, spod palmy i tylko odcinać kupony. No nie, to trzeba naprawdę się na tym znać, a jak się człowiek na tym nie zna, albo jak mu się nie chce tego robić, bo tego nie lubi, ja to lubię robić, prawda, ale tysiące osób, które ze mną inwestują, nie znoszą tego, tej papierologii i tak dalej, to trzeba po prostu sobie wziąć taką liberdę, czy kogoś, kto jakby to lubi, czuje i się tym zajmuje, umie to robić i po prostu niech to zrobi za nich, nie? I wtedy to może być bezpieczne. No a też jeśli będzie to radca prawny albo profesjonalnie działający pośrednik czy zarządca nieruchomości, to gdyby cokolwiek nawet poszło nie tak, no to my też jesteśmy ubezpieczeni, więc też trzeba wybierać do współpracy firmy, które rzeczywiście nie są jakimiś firmami krzakami, bo takich też jest teraz multum na rynku, tylko trzeba tego pośrednika czy zarządcy zweryfikować, bo zawsze może się zdarzyć jakiś fuck-up. No nie myli się ten, kto nie robi, nie? Także ja tu nie będę, nie wiem, się puszyć i mówić, że mi się nigdy błąd nie zdarzył. Tylko po prostu jeśli on się zdarzy, no to wiadomo, no to trzeba zrobić wszystko, żeby go rozwiązać, no i żeby no, klient nie poniósł negatywnych konsekwencji tego błędu. No właśnie, a często ponoszą, bo to zawsze ten klient odpowiada, czy ten, ta osoba, która podejmuje to ryzyko, ten właściciel, a pośrednik to się umyje, czy tam zwinie bardzo szybko, dlatego też nie lubię inwestować w nieruchomości, bo to też, no, tak się mówi, że to tak sobie kupisz, wynajmujesz, ale to jest ile uganiania się, wiesz, nawet jak wynajmiesz tego, to długę tego najmu, no to też jest uganianie się. Nie, ale to w ogóle to zależy właśnie, co kto lubi, no bo jeżeli, ja mam masę klientów, którzy właśnie nie chcą, nie lubią tego robić, ale to umówmy się, to jeżeli nie chcesz tak łazić, nie chcesz słuchać, że nie wiem, że tu się zapchał zlew, czy coś tam, czy coś odpadło, no bo tak jest, najemcy też potrafią dzwonić, że nie wiem, no żarówka się spaliła, no i przecież ludzie są teraz tacy, że se sami nie wymienią, albo
Tak, więc jakby no to tak jest, ale to bierzesz sobie firmę, która zarządza najmem, podpisujesz dobrą umowę, bierzesz, tylko to też no, musi być sensowna firma, no i koszt takiego zarządzania najmem, no to jest około, nie wiem, 11% od tego czynszu, no to jak masz tych mieszkań kilka w swoim portfelu inwestycyjnym, no to tak naprawdę za bardzo tego nie odczujesz, a masz tak naprawdę wtedy robotę bezobsługową i mało tego, jak coś pójdzie nie tak, no to oni za to odpowiadają. Także da radę to zrobić, tylko trzeba po prostu, no jak ze wszystkim, wybrać sobie jakiegoś sensownego partnera do współpracy i niech on to ogarnia. Okej, ale tak, bo ty doświadczenie masz w tym temacie. Gdybyś był inwestor, który miałby jakieś tam pieniądze i chciałby zainwestować, ale totalnie, jak to się mówi z angielskiego, hands off, to znaczy, że całe moje zaangażowanie do inwestora to ma być 10 minut rocznie, nie więcej, no. 10 minut rocznie, nie interesuje. Ja z takimi klientami pracuję, Zamiast Elu 11% prowizji, weź sobie 15%, tak. Ale czas z jednej godziny do 10 minut rocznie. Tak, z takimi osobami pracuję i nawet jeżeli podejmujemy decyzje zakupowe, to oni, część moich klientów w ogóle nigdy nie widziało swoich nieruchomości, bo my to robimy za nich, to ich interesuje Excel i czy się zgadzają cyferki, a niektórych nawet to nie interesuje, tylko po prostu no jakby... I wtedy ich interesuje Excel, czyli ile w takim mieszkaniu jest okien, żeby podzielić tak to mieszkanie, żeby miało dużo pokoi, żeby się zmieściło dużo studentów. No i właśnie to też oni na mnie wtedy przenoszą, że to ja mam być tym blond mózgiem całej operacji i po to, żeby oni zrobili ten przelew, bo to jest po ich stronie, no także no może 10, troszkę więcej im to zajmie czasu niż 10 minut w roku, ale szczerze, no jakby no jedyne co muszą na co spojrzeć, co muszą sprawdzić, no to też jakby jeżeli oddają mi też tą inwestycję później w zarządzanie, no to czy krótko mówiąc no, te cyferki, które im powiedziałam, że będą przelewane, to rzeczywiście wpłynęły na ich konto, więc wydaje mi się, że nie jest to jakiś specjalnie duży obowiązek, także a na pewno mają żony, koleżanki czy kolegów, którzy chętnie tą czynność wykonają i sprawdzą stan konta. Dokładnie. A jak tutaj ten kryzys, który na nieruchomości dotyka, zwłaszcza komercyjne nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości takie pod studentów, te wieloosobowe pokoje. No powiem tak, oczywiście pewnie tutaj byłabym zhejtowana przez moich kolegów, koleżanki z branży nieruchomości, którzy twierdzą, że kryzys rynku nieruchomości nie dotknął. No to tak nie jest, oczywiście, że tak nie jest. I jakby rzeczywiście, jeśli chodzi o ceny nieruchomości, to one nie spadły, a mało tego, one wzrosły. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dużo ludzi przestało w ogóle myśleć o sprzedaży nieruchomości i zrobiło się nam mało towaru. No bo ludzie, wiadomo, no jakby pieniądze... Problem? A to nie tak, że ludzie przestali myśleć o zakupie? Nie, i właśnie, ludzie nie chcą sprzedawać teraz, bo wolą trzymać, pewniej się czują, jeśli mają pieniądze ulokowane w nieruchomościach, niż na kontach bankowych. I wiele osób, wielu moich klientów na przykład, którzy deklarowali, że chcą sprzedać i tak dalej, stwierdziło, że nie, na tą chwilę oni wolą się wstrzymać, poobserwujemy rynek, no bo... Choroba wie, co tutaj się zadzieje w zakresie decyzji naszego rządu, a jednak jak mamy nieruchomość, no to te pieniądze, okej, nawet jeśli będą mniejsze, no to one są jednak pewne. Więc zrobiło się troszkę mniej towaru na rynku, takiego typowego, mówię głównie o mieszkaniach. I to spowodowało, że te ceny nieruchomości jakby nie tylko nie spadły,
ale część wzrosła. Ceny nieruchomości są naprawdę, szczególnie w dużych aglomeracjach, bardzo wysokie. Natomiast i ten rynek jakby sprzedaży, on jest dobry. Oczywiście dłużej się czeka na decyzyjność, bo procedury kredytowe są wydłużone. Te osoby, które mają kupić nieruchomość na kredyt, to rzeczywiście muszą mieć troszkę większy wkład własny, legitymować się wyższymi zabezpieczeniami. To się zmieniło, więc część tych ludzi, którzy chcą kupić, też rzeczywiście odpadło, ale jednak no, jakby ten rynek się kręci. Ale jeżeli mówimy o rynku najmu, no to dla mnie, w mojej ocenie, a robię to i robię to od lat, to on się zmienił masakrycznie. Jak ktoś mi mówi, że teraz to nic się nie stało, że dalej się super wynajmuje, no to ja powiem brutalnie, to jest gówno prawda, bo ja też mam nieruchomości pod wynajem, mam nieruchomości w zarządzaniu, moi klienci mają takie nieruchomości i ceny najmu spadły znacznie. Tak samo i to jeśli mówimy o mieszkania. I druga rzecz to jest właśnie komercja, o której powiedziałeś, więc jeśli chodzi o komercję, to też firmy plajtują, firmy przenoszą się na obsługę zdalną, w związku z tym no, rezygnują z tych lokali i no, przecież każdy widzi, co się dzieje, jest masa pustostanów. Mało tego, no ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Ja w Lublinie przez nie wiem, do 6 czy 7 lat miałam kancelarię na samym deptaku, samo centrum w ogóle, wszystko super prestiżowe. I słuchajcie, ja z tego miejsca zrezygnowałam. Dlaczego? Dlatego, że to było bez sensu i tak przetrzymałam za długo. Taka niby mądra jestem, trzeba było wcześniej rezygnować. Natomiast każdy początkujący przedsiębiorca to tak za dużą wagę przykładał do lokalu. Do lokalizacji, tak. Ale później się tam przyzwyczaiłam, płaciłam wszystko, ale wszystko było fajnie. No i przyszła pandemia, no i okazało się, że my bulimy po prostu za ten lokal kupę forsy. Oczywiście no jakoś tam w miarę przyjemnie nam się siedzi w tym lokalu, no ale jednocześnie no nie wiem, no przyjdzie dwóch czy trzech klientów, bo wszyscy się przerzucili na pracę zdalną. Mało tego, moja branża też się zmieniła. Teraz klient bardziej chce takiego in-house lawyer, czyli ja muszę jechać do klienta, to albo spotykamy się, nie wiem, jeżeli idziemy do sądu, to spotykamy się w sądzie. Ludzie teraz już, no większość no też mówię, moich klientów no, przyjeżdżało samochodem, więc był problem, no bo centrum miasta nie ma gdzie zaparkować i tak dalej. No i przyszła trudna decyzja, kurczę, Liberta, no na cholerę ten lokal w tym centrum. Ja z tego zrezygnowałam w tym momencie, mamy po prostu zwykły lokal, bo my nie mamy klienta nie wiem, z ulicy i tak dalej, prawda, wszystko obsługujemy, no, tak jak teraz się widzimy na online, ja tak samo spotykam się z moimi klientami, wszystko załatwiamy elektronicznie i oczywiście no, do sądu chodzę, to muszę tam być, natomiast fizycznie nie musimy się spotykać i ten kontakt tak naprawdę wszystko zweryfikował, tak, także się bardzo zmienił. No i to oczywiście na ceny nieruchomości, nie? Ale co też jest głupotą, że do sądu trzeba chodzić, że te zdalne posiedzenia nie są normą. Najwyżej można wnioskować o jakieś zdalne przesłuchania, jakieś cuda, ale czemu to nie jest norma, że się po prostu na Skype'ie wszyscy łączą i sobie gadają? Ja myślę, że to znaczy tak, wynika to pewnie z tego, że no jest zawsze jakieś tam ryzyko, że no jakby do tego wszystkiego dostaną też się osoby niekoniecznie uprawnione, prawda? Czyli siedzieć. No, ale jak, przecież posiedzenia są otwarte. No nie wszystkie, więc by było teraz, no ale no rozwieść się, no wiesz, no nie rozwiedziemy się przez Skype'a, nie? No bo było ciężko. Znaczy, no w sumie czego, nie? Rozwiązanie zwykłej umowy. No ale jednak większość ludzi, no chyba raczej by tak nie chciała, zawsze jest ryzyko, że gdzieś tam, no to by nagranie się gdzieś później pojawiło jeszcze. No i co z tego? No co z tego, no takie no niekoniecznie co z tego, no bo to jednak nie każdy chciałby, żeby... Ale ci, co by chcieli, no to czemu nie mają takiej możliwości?
Znaczy tak, oczywiście, ci, co by chcieli, no są też ludzie, którzy na przykład właśnie te sprawy takie bardzo prywatne, no to chcieliby, żeby wszyscy widzieli, bo bardzo lubią taki ekshibicjonizm, prawda, o swoich, nie wiem, sprawach rozwodowych od łóżka do garów, opowiadają na Facebooku i tak dalej, jak to, nie wiem, ktoś tam krzywdzi. Tak, ja też mam takich klientów, oczywiście, dla nich to by było super, prawda, zrobiliby live z posiedzenia, jak tam dowalili komuś, no ekstra, nie? Ja akurat też bym z tym nie miała problemu, bo nie ma jakiegoś tam, nie mam kłopotu z wystąpieniami publicznymi i tak dalej. I nie wstydzę się jakby tego, co robię. Jestem pewna swojej argumentacji i pewna jestem tego, jak wykonuję ten zawód. Ale myślę, że jest wiele osób, które jednak no, tego nie czują. No i jeszcze weźmy pod uwagę to, że dla nas jakby ten Skype, to wszystko te, nie wiem, wideo, konferencje są normalne, no to jednak jest szereg osób, starszych szczególnie, albo gdzieś tam, no, które po prostu no, nie mają takiej umiejętności posługiwania się tymi narzędziami. I jak ja nawet nieraz mówię im, że no dobra, to połączmy się tak i tak, to wierz mi, że no nawet kliknięcie linku robi kłopot, nie? Także to by się nie udało, no a poza tym no musiałaby być naprawdę top rewolucja, jeśli chodzi o nasze przepisy, to musiałaby się zmienić cała procedura, co no nie jest możliwe, bo u nas no, przecież widzimy, ile proceduje się każdą zmianę jakiegoś jednego przepisu, więc jakby chcieć teraz, nie wiem, zrobić rewolucję KPC, no to myślę, że to by się nie powiodło, tak? A na pewno nie prędko. Dokładnie, a jakbyśmy zrobili tą rewolucję, to ona raczej nie byłaby na dobre, znając życie. Nie byłaby na dobre. Myślę, że nie. No, ten system jest, jaki jest, ale jest już ukształtowany. Sądy wiedzą, jak orzekać. Tutaj myślę, że Co ma swoją wartość, bo nie zawsze, nawet ja, jak coś nie jest idealne, to nie zawsze opłaca się to zmieniać. Aczkolwiek KRS należy zmienić. KRS to jest mój konik, który jest, jak wszystkich ludzi z tego rejestru sądowego, to po prostu to jest moje marzenie, przejąć władzę i zostać szefem KRS-u i zbudować taki porządek. dawaj, ciśnij. Będę kibicować, naprawdę. Przydałoby się. No, od marca próbuję się pozbyć prezesury w jednej spółce i mi się nie udaje. Nie udaje. No, Mam IQ powyżej nie zawsze średniej. jest to łatwe. Nie jest łatwe. Mam IQ powyżej średniej i się nie udaje w rok zmienić, bo Tak, bo czego. to jest niezależne od ciebie. Bo to jest po prostu niezależne od ciebie. Tak. To jest tak samo jak ja na przykład w obszarze ksiąg wieczystych, prawda? No, robimy teraz transakcje. No i też właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy, że czy ten rynek, czy COVID wpłynął na rynek. Tak wpłynął, no bo chociażby, nie wiem, jakby możliwość dokonywania wpisów w księgach wieczystych bardzo się wydłużyła. A co za tym idzie, niektóre wpisy są tak zwanymi wpisami konstytutywnymi. Jeżeli ich nie ma, no to krótko mówiąc, nie dokonasz transakcji, nie? Czyli jeżeli wcześniej zakładaliśmy sobie, że no, załóżmy, robimy, nie wiem, flipa, czy no, generalnie obrócimy nieruchomością w jakimś tam czasie X i to było, załóżmy, nie wiem, 2 miesiące, no to teraz przez to, co się stało, może się okazać, że nie będzie 2 miesiące, tylko to jest 6 miesięcy. No co za tym idzie, no, jakby rentowność spada, więc nie możemy mówić, że jest tak, oj, faj, super, nic się nie wydarzyło, nie? Także, no i tak samo to, co mówisz, KRS. To też mieli, to się mieli, tu zwrot, tu zupełnie nie braków formalnych. Później się okazuje, że najpierw jeden no, tam patrzy referendarz, później drugi. W Lublinie tak robią, w Warszawie inaczej, w Krakowie jeszcze inaczej. No i to Matrix, nie? No i co? I kopać się z koniem? Nie. Jak ten żuczek po prostu uzupełniasz te braki. I my jako pełnomocnicy procesowi robimy dokładnie tak samo, bo jakby składanie jakichś, nie wiem, zażaleń i tak dalej, to gówno daje, jedyne co zrobi, to szkodę klientowi i przewleczenie po prostu tej procedury. A co ma wspólnego pandemia z czasem, jaki trzeba na zmianę w księdze wieczystej? Że co, mniej urzędników nagle pracuje? Czy
Mniej, mniej, tak, są mniej jest na pewno mniej osób. No też z racji tego, że te dokumenty tam są, te wewnętrzne procedury, ja akurat się na tym jakoś tam specjalnie nie znam, ale też wysyłasz dokument, to on tam ileś musi się odleżeć i tak dalej, to wszystko. Tak, także to jest w związku z tym, to nie jest tak hop-siup. Te, przypominają mi się te kosze na śmieci przerobione na skrzynki podawcze przy sądach, co były. Nie komentujmy tego. System został zhaszowany, można by powiedzieć, przez tutaj COVID-a. No dobra, ale wracając do naszego tematu rozmowy, czyli do budowy kariery, do portretu przedsiębiorcy, to wychodzi na to, że całkiem od A do Z zaplanowałaś sobie całą karierę. O nie, nie, to tak dużo rzeczy też tak wychodziło. Ja wiedziałam, że ja czułam, że nieruchomości, biznes i prawo to jest coś, co chcę robić, ale to też to nie było tak, że ja siebie, nie wiem, miałam 20 lat i ja siebie już widziałam, że ja będę, nie wiem, robić to, tamto, transakcje. Ja wiedziałam, że ja chcę się zajmować obrotem nieruchomościami, ale na przykład też to wtedy jeszcze nie wiedziałam, że na przykład pójdę w taką niszę typu handel udziałami, skupowanie udziałów, znoszenie współwłasności i tak dalej. Tego nie wiedziałam, no bo to się wszystko... Handel udziałami. Mówisz, że na przykład skupowanie 1/32 mieszkania? Na przykład. No to kto by kupił jedną? Na tym można również świetnie zarabiać. Niby to w jaki sposób? Jak masz 1/32, to nic nie możesz z tym mieszkaniem zrobić. To już nie na takiego live'a. Ale czyli jednak gdzieś tam nogę wsadzić i coś tam spowodować i tak dalej, i tak dalej. Można. Najważniejsze, no tak pokrótce, żeby mając właśnie tą 1/32 czy coś tam, to żeby wejść w tak zwane posiadanie lokalu i poczuć się tam jak właściciel. Ale to tylko ty i 4 inne osoby w Polsce wiedzą, na czym to polega i co można z tym zrobić. No jest to dość skomplikowane, ale jakby no też to nie jest jakieś coś, co nie wiem, jest nielegalne, niemożliwe. A może się zdarzyć tak, że kupimy niewielki udział za niewielkie pieniądze, wejdziemy w posiadanie bardzo dużego lokalu, prestiżowej lokalizacji i na przykład go wynajmiemy za bardzo ładne pieniądze i nasza inwestycja zwróci nam się po miesiącu bądź dwóch. Zdarzają się takie inwestycje. No to już jest właśnie ten problem, który ja nie lubię w nieruchomościach, to jakieś prawne rzeczy. Które tak, gdzieś... no tutaj trzeba to wszystko wiedzieć. Tak, bo jeżeli się tego nie wie, no to można właśnie sobie przeczytać jakiś poradnik, że o, zarabiaj na udziałach, no a nie zrobimy dobrego due diligence nieruchomości, czyli z audytu prawnego i faktycznego, ten jest właśnie wbrew pozorom często ważniejszy w nieruchomościach, ten audyt faktyczny niż prawny, bo prawny to jest załóżmy X, a okaże się, że siedzi lokator, nie? Czy ktoś tam inny. Jeżeli tego nie wiemy, to można nieźle wtopić, nie? Więc to trzeba mieć też taką wiedzę, jakby trzeba to po prostu robić, nie? Trzeba to czuć, bo z samych przepisów nie wydumamy, jakie stany faktyczne mogą się przydarzyć. Natomiast jeśli to robimy, mamy w tym doświadczenie, to rzeczywiście jest obszar do tego, żeby naprawdę nieźle na tym zarabiać. A czy dobrze czytam to, jak się zajmujesz takimi rzeczami, bo ja mam wrażenie, że to jest już jakaś działalność, firma, doradztwo, radcowanie, takie ustabilizowane, które jest od rana do wieczora i tak dalej, taka dobrze ułożona działalność powtarzalna z dnia na dzień, a nie jest to jakimś częścią wielkiego planu podboju wszechświata, że za
rok to będziemy 3 razy więksi, za 7 lat będziemy mieć 38 oddziałów w całej Polsce, a potem wykupimy największego konkurenta z Niemiec i będziemy międzynarodową wielką korporacją. Nie. Nie, trochę mnie życie zweryfikowało, bo taki plan, o jakim mówisz, ja miałam jakieś kilka lat temu. Rzeczywiście ja chciałam zrobić sobie taką trochę korporację, ja wtedy zatrudniałam dużo prawników, w ogóle miałam bardzo duży zespół i tak dążyłam do tego właśnie, myślałam, że jakieś franczyzy, oddziały i tak dalej. I tak było, i taka byłam hop do przodu. Tylko wiesz, co się stało? Zobaczyłam, że ten czynnik ludzki jest dla mnie największym zagrożeniem. I nie wiem, może po prostu, znaczy ja jestem tylko prawnikiem i ja trochę czuję biznes, trochę czuję jakby ludzi, ale jakby jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, ja nie jestem najlepsza i to nie będę tutaj opowiadać, że to specjalistka i tak dalej. Miałam i menadżerów i coś tam, ale zdarzyłam się z czymś takim, że ludzie mi mówili, wolimy poczekać, ale my chcemy, żebyś to ty to robiła. I okazało się, że no i później jeszcze jak tam nie daj Boże, jeszcze jakiś prawnik zapalił coś tam, ja musiałam... Rozwiedzimy się za rok, tylko żebyś ty nam rozwód poprowadziła. Tak, no, czy... no i wiadomo, że jakby, no, jakby tak się nie dało, ale ja teraz też no, mam zespół, mam ludzi, ale zauważyłam, że teraz, no to jest trochę chyba też, nie wiem, no to tam, ja tu się też tak na tym nie znam, albo że jakaś tam marka osobista i tak dalej, ale ludzie chcą, żebym to ja ich obsługiwała. Ich nie interesuje to, żeby, znaczy oczywiście w tych jakichś mniejszych sprawach, jakieś tam o zapłatę, windykacja, coś tam, czy jakieś tam, nie wiem, jak przedsiębiorcy wywalić muszą właśnie jakiegoś pracownika, czy coś, nie ma z tym problemu, ale już w tych takich jakby tematach, takich gdzie no, to są duże rzeczy, gdzie trzeba coś, krótko mówiąc, porozkminiać i tak dalej, to oni chcą, żebym to była ja. A jak jeszcze, nie daj Boże, ja wydelegowałam obowiązek i ktoś mi to schrzanił i tak się niestety zadziało kilka razy w mojej karierze, to ja bardzo dotkliwie to odczułam i mało tego, po jednym z mecenasów jego konsekwencje odczuwam do dziś, nie? I takie zamiatanie to jest nie tylko katastrofą jakby dla prawnika, bo to jest też ogromna odpowiedzialność, ale przede wszystkim no, było dla mnie katastrofą wizerunkową. I wtedy jakby ten jakby pomysł o tym korpo i tak dalej zupełnie tak jakby się zweryfikował i zauważyłam, że mi się dobrze pracuje w ramach takiej no trochę butikowej kancelarii, czyli ja jestem ja, oczywiście mam zespół, mam asystenta swojego, mam agentów nieruchomości, to wiadomo, to mam wielu, natomiast jakby biorę, no i tak, znaczy biorę za dużo spraw, no biorę sobie na głowę za dużo spraw, ale staram się brać tyle, żebym no, miała nad wszystkim kontrolę. Podejrzewam, że bierzesz odpowiednią ilość spraw, tylko te sprawy z biegiem czasu stają się tak skomplikowane, że nikt nawet tego by nie przewidział, że one będą tyle czasu zajmować. No, niestety tak jest, że przyjmując jakąś sprawę, no to szczególnie właśnie w obszarze rynku nieruchomości, to nawet mając duże doświadczenie, nie wszystko przewidzimy, tak, i te sprawy trwają, ale też no jakby czasami jakby w naszym interesie jest to, że one mają trwać. Także to zależy, jak to się mówi. Także my kupujemy też właśnie takie nieruchomości, że chcemy, żeby te sprawy, które no, gdzieś tam są związane z tymi nieruchomościami, żeby one trwały, wręcz nigdy się nie kończyły. No, z różnej strony podchodzimy do tego. Jednym zależy, żeby procedury szybciej trwały, innym zależy, żeby procedury wolniej trwały. No i to jest tak, zależy po której stronie tego wahadła. Po której stronie jesteśmy, tak? I to jest fajne w tym zawodzie, nie? Że trzeba cały czas
kombinować. Ja pamiętam, Agnieszka u nas zrobiła taki wykład, kurs 12 punktów, jak wydłużyć licytację komorniczą. No i tam w tym momencie piszemy zaskarżenie na to, w tamtym momencie piszemy zaskarżenie na to. Tutaj się odwołujemy od odwołania, żeby się odwołać, tak. I tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze, ja bym nawet poza tym 12 tym dodała, nie wiem, 100 sposobów, tak, także jeszcze bym dołożyła i w zasadzie wtedy to można każdą licytację przewlekać i wprowadzenie jakby nowego nabywcy w posiadanie nieruchomości można powiedzieć, że jest no, niemalże niemożliwe. Nie? Tak, tak, zgadza się, robią różni ludzie takie rzeczy, ale to jest już informacja raczej taka, którą się wymieniamy przy piwie, a nie przez... Dokładnie. Dokładnie, więc odwiedźcie nas kiedyś i może traficie na ten moment, kiedy Ela będzie u nas, to się umówimy razem na piwo. Będę już niedługo. O, no, już niedługo. I będziemy dyskutować, jak tam w tych nieruchomościach Ela będzie zachwalać. Ja mówię, że nieruchomości. Są sensu, bo trzeba. Ty będziesz hejtował, że te nieruchomości do dupy, że to żaden interes i tak dalej. No. A ja udowodnię ci, że to jest najlepszy interes. Być może, ale żeby do tego interesu wejść, to trzeba mieć takie umiejętności, zdolności, zacięcie i lubić to, co się lubi, jak ty. Albo po prostu musisz mi zaufać. Musimy jeszcze trochę tego piwa się napić razem. Ela, wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję. Widzimy się i kombinujemy. Widzimy się, tak jest, kombinujemy. Super, dzięki za fajną rozmowę. Wszystkiego dobrego, Ela. Wolności, sukcesów dalszych w tej kolejności, bo to jest chyba najważniejsze. Trzymaj się, do zobaczenia. Hej, pa.